No po wreszcie tajemnica się wyjaśniła, bo ja nie wiedziałam. No, no, ponieważ jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie liczą i tak myślę, że Państwo jesteście w takiej wspaniałej, ja to sobie kruszę, żeby nie ten, bardzo się cieszę, jesteście mnie jaśnie świecili. Bardzo się cieszę, że kiedyś tutaj jakiegoś popołudnia zadzwonił Pan Michał do mnie i zapytał, czy mógłby wystawić się w naszej takiej galerii piwnicznej. Powiem szczerze, każdy jest u nas mile widziany. Natomiast no, jak zobaczyłam dwa dni temu te wszystkie prace, powiem szczerze, że mnie zatkało, brzydko mówiąc, bo są przepiękne. Nie spodziewałam się tego po panu Michale. A proszę. W każdym razie bardzo się cieszę, że te prace goszczą w naszej galerii. No, że przyszli przyjaciele, znajomi. Zaprosiłam też naszą młodzież, która dzisiaj ma zajęcia plastyczne z panem Wiesławem. Ja się bardzo cieszę, że w Młodzieżowym Domu Kultury numer 2 pan Michał zagościł. Państwo go pewnie bardzo dobrze znają, ale ja myślę, że super będzie, jak pan Michał parę takich swoich tajemniczych, że skąd się to wzięło i dlaczego tak. Ja tam wiem, że nawet jest jeden olej, który jest taki wieczny, bardzo długowieczny. Skąd się zaczęło i dlaczego właśnie fotografia, właściwie dla mnie to są obrazy, a nie fotografia. Panie Michale, oddaję głos. Witam serdecznie. Dziękuję pani dyrektor, że mnie przygarnęła. Pod swój dach, że tak powiem. Ja bym chciał tu szczególnie przywitać mojego nauczyciela, pana Darewskiego. Nie wiem, czy pan Darewski pamięta. O, brawo! No to proszę, wyszło szydło. Ale w 64 roku, trzecim, czwartym, rozpoczął naukę języka rosyjskiego i rysunków pan za mną mnie uczy. I rosyjski, już powiem, i rysunki przydały mi się. No cóż. Co mam powiedzieć? Grafika cyfrowa to jest coś takiego, co jest wszędzie.